Do końca życia będę miał w pamięci czas rozdawania nam dyplomów aktorskich, kiedy przewodniczący komisji egzaminacyjnej, którym był pan Jerzy Połomski, powiedział: panowie i panie, traktujcie to nie jako zwieńczenie jakiejś pracy, traktujcie to jako początek jakiejś drogi, więc no, droga przed nami. Kolejnym gościem Rozmów po chełmsku, Mirosław Majewski. Witam serdecznie. Witam, cześć. Każdy, kto nas zobaczy tak na początku, to pomyśli dwóch zgraźliwych tetryków. I wiele w tym prawdy chyba. PSL już niestety nie oszukuje, a znamy się od 100 tysięcy lat i bym powiedział jak łyse konie. To chyba będzie dobre porównanie. Tak, to widać na pewno. No więc właśnie, Miron, tak będę się do ciebie zwracał, bo tak się zawsze do ciebie zwracam. Nasze ścieżki połączyło radio, a radio jest jedną z twoich pasji życiowych. Jakby cię chcieć przedstawiać, to trzeba by powiedzieć, że naprawdę utalentowany aktor, ale no też z pasji, z zawodu dziennikarz radiowy. Tak, spotkaliśmy się dawno, dawno temu, tak jak mówiłeś. To była połowa lat 90. przy uruchamianiu chełmskiego radia. Rzeczywiście był taki czas akurat w moim życiorysie, że w teatrze, w którym graliśmy między innymi z kolegami z Teatru Osterwy w Lublinie, poszedł taki impuls, idziemy do radia. Kolega Robert Łuchniak wtedy mocno zaangażował się w produkcje między innymi reklamowe, ale później dziennikarskie w radiu lubelskim komercyjnym. Ono już nie istnieje, niestety. A koleżanka Aneta Wrona uciekła do Warszawy i no to takie nazwisko dla radiowców znane z Koloru, z Trójki, z innych, między innymi też i z Telewizji Polskiej. A tutaj padło hasło robimy radio w Chełmie. To był 95 rok. I tak to się zaczęło. No właśnie. Zaczęliśmy się spotykać, bo niewiele osób wie, że zanim radio ruszyło w roku 1997, mówimy o Radiu Bon Ton, które mieliśmy przyjemność, no tak to trzeba nazwać, wszyscy zakładać i być jego... Wręcz budować. Tak, budować. Pamiętasz wynoszenie gruzu tak z Chełmskiego Domu Kultury i miejsca, w którym dzisiaj były łazienki, za tydzień mieliśmy ruszyć z emisją. Tak, tak było, ale byliśmy w tej ekipie, która musiała się nauczyć tego radia i rzeczywiście to prawie dwa lata trwało, jak po tym wstępnym castingu zdecydowano, że my będziemy tworzyć tę redakcję. Tak, to były prawie dwa lata takiego kursu dziennikarskiego z... No, taką mocną specjalizacją radiową. To był pomysł, żeby na tamte czasy było to radio żywe, radio takie dynamiczne, radio, które łączy szybkość wówczas RMF-u z taką solidnością Trójki i tym profilem muzycznym Trójki, takim... No z tej, jak to się i tak było. Mówi, wyższej półki i tak. No tak. Ja myślę, że ktoś, kto pamięta nasze początki, to byłby w stanie tak ocenić, że na tyle się postaraliśmy, że ten początek naprawdę nie był jakimś falstartem i zrobiliśmy kawał fajnej roboty. Też tak uważam, że to było coś wyjątkowego. Wszyscy przyszliśmy tak naprawdę z różnych środowisk i z różnych doświadczeń, a udało nam się pod wodzą niektórych osób, których no już nie ma i wskazówkami, stworzyć coś, co było takim fajnym zaczynem. Ale nie to ma być tematem naszej rozmowy. Ja chciałem się zapytać, czy te twoje doświadczenia aktorskie w tym twoim byciu dziennikarzem radiowym jakoś pomogły, bo na pewno emisja głosu, na pewno jego tembr, na pewno jego modulacja. Pod tym względem byłeś przygotowany. Myślę, że tak. Ja myślę, że to był warunek, że w ogóle zostałem przyjęty, bo byłeś newsowcem na początku. Tak, byłem newsowcem, choć zawsze jednak miałem takie troszeczkę ciągotki do innych form tej twórczości radiowej.
No, ale to jest prawda, że to jest taka, no można powiedzieć, dobra, solidna szkoła wtedy, kiedy się dużo, dużo mówi się do ludzi, mówi się zwracając uwagę na to, żeby to było, żeby ten głos do tego ostatniego rzędu dotarł, żeby był na tyle wyraźny, że każde jedno słowo jest słyszalne tak jak trzeba. No później jak się okazuje w radiu, to troszeczkę inaczej wygląda. Nawyki estradowe czy sceniczne muszą iść na trzeba mocno hamować, żeby przed mikrofonem wypaść zupełnie inaczej, żeby ten głos był naturalny, żeby rzeczywiście, tak jak mówisz, była odpowiednia intonacja, perfekcyjna dykcja, ale jednocześnie nie było tego takiego zadęcia takiego. Mirek, mówisz o jakimś zamiłowaniu, o pasji, o kierunku jakiegoś takiego podążania w troszkę szerszą, większą formę. Ja wiem, że zawsze ci ten reportaż, felieton radiowy ciągnął. Lubiłeś opowiadać, odkrywać historię. No, o ile w Bontonie się tego nie udało zrobić, to tak naprawdę zostało to częścią twojego życia już później, dalej, w innej rozgłośni. W Radiu Lublin. Trzeba powiedzieć, że z tym radiem chyba jednak dłużej i mocniej jesteś związany. No tak to się stało, że praktycznie po niespełna roku okazało się, że jest oferta stamtąd, więc też taki wybór. No trudno, ja nie chciałbym mówić na zasadzie takiej, nie, w szczegóły. Że tak, że była ambicją propozycja, się, skorzystałem. Tak, i ja wiedziałem doskonale, bo znałem środowisko Radia Lublin, wiedziałem doskonale, że tam jest miejsce na dobrą publicystykę. Miejsce i pieniądze. Tak, bo to dla osób, które może nie wiedzą, to jest jednak ważna informacja, że żeby uprawiać dobrą publicystykę, żeby uprawiać sztuki radiowe, tak jak reportaż, z którym byłem przez jakiś czas związany, tak jak słuchowisko, czyli ten teatr radiowy, z którym jestem do tej pory związany, no to jednak, no co tu dużo mówić, małej lokalnej rozgłośni, na takie artystyczne i... Duży może więcej po prostu. Tak, no duży może więcej też z tego powodu, że jest finansowany ze środków publicznych, z abonamentu czy z budżetu, kiedy abonament to za mało. No w każdym razie na te rzeczy zawsze pieniądze w takiej rozgłośni się znajdują. Mm-hmm. Mówisz o reportażu, mówisz o słuchowisku, o tych takich naprawdę, powiedziałbym, ekskluzywnych i bardzo wysokich formach przekazu, bo umówmy się, one są dziś nieobecne w rozgłośniach komercyjnych z różnych względów, no choćby z tego, że no inną rolę te rozgłośnie spełniają, ale fajnie, że jeszcze są takie nisze jak rozgłośnie publiczne i że są jeszcze ludzie, którym się chce robić takie rzeczy, bo to jest więcej planów, więcej głosów, to jest jakby no, teatr takiej troszkę wyobraźni, operującej głównie tylko dźwiękiem, jakimś efektem, no i głosem, tym, co się ma ludziom do powiedzenia. Ty z tymi historiami jesteś cały czas związany. Do dzisiaj tworzysz słuchowiska, do dzisiaj one gdzieś tam na rynku w świadomości funkcjonują. Tak. Radio Lublin zawsze miało ambicje produkować audycje artystyczne, w tym słuchowiska. No i od pewnego czasu już praktycznie stale, co sobotę, jest na antenie radia słuchowisko wyprodukowane w tej rozgłośni w Radiu Lublin. Także no, daleko może do tej konkurencji typu Teatr Polskiego Radia, gdzie to jest po prostu fabryka, to jest jakby osobne państwo w państwie radiowym z nazwiskami, jakie tam występują, jak to się mówi, przed mikrofonem. To jest taka bardzo fajna tradycja Polskiego Radia, którą też przejęło w pewnym momencie Radio Lublin i robimy bardzo fajne rzeczy.
tak to powiem. Od ilu lat, ile tego jest? Tak już jakby na stałe, to mniej więcej od 12 roku, od 2012 roku 7 lat. Funkcjonuje jako audycja radioteatr, gdzie co sobotę jest przedstawiane słuchowisko słuchaczom. Co udało się zrobić w tym czasie? To w moim przypadku, bo o tobie mowa. Bo o mnie mowa. Rzeczywiście akurat ta forma skupia wielu artystów, nie tylko z samego Lublina, z Teatru Osterwy, z Teatru Andersena. Udało się współpracować w tym czasie między innymi z aktorami z Krakowa, między innymi z Bagateli, z ludźmi, którzy przyjeżdżali, zapraszani do konkretnych jakichś właśnie słuchowisk z różnych części Polski. Wychodziły naprawdę bardzo fajne rzeczy, jak między innymi jedna z ostatnich takich fajnych produkcji, czyli Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. Wydawałoby się, no co w tym takiego wielkiego, nie? Po prostu tekst był, aktorzy się zebrali, powiedzieli i tak dalej. No ale to akurat był świeżo znaleziony, prawdopodobnie jeden z najstarszych tekstów tego utworu, jaki można było gdzieś tam z różnych źródeł bibliotek i najpełniejszy dostać. To nie były takie fragmenty, jak pamiętam ze szkoły średniej. No ale też to jest ważne i fajne, że te nasze produkcje od ładnych kilku lat co roku reprezentują Radio Lublin na największym, można byłoby, festiwalu, takie radiowe polskie Cannes, czyli na dwóch teatrach w Sopocie. Z sukcesami. To znaczy mieliśmy swego czasu pierwszą nagrodę właśnie za to, że zajęliśmy się. Przede wszystkim za to, że zajęliśmy się produkcją słuchowisk i że te słuchowiska regularnie powstają i są to słuchowiska, no jak twierdzili jurorzy, na wysokim poziomie. Jak a propos szkoły, bo wspomniałeś ten temat, no troszkę też bawisz się w nauczyciela i te swoje doświadczenia zawodowe, artystyczne, warsztatowe przekazujesz młodym ludziom od jakiegoś czasu, od pewnego czasu. Prowadzisz zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury i ci ludzie też uczą się tego, co jest twoim sensem życia w pewnym sensie. Tak, bo gramy i w żywym planie, jak to się mówi, czyli na scenie. Ale też regularnie, co roku robimy po kilka słuchowisk radiowych dzięki uprzejmości lokalnej naszej rozgłośni. Niektóre słuchowiska są emitowane, no zwłaszcza to są słuchowiska robione przy okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy. Okolicznościowe, ale też staramy się sięgać po rzeczy ambitne, można tak powiedzieć, jeżeli nawet chodzi o te okoliczności, bo w tamtym roku na Boże Narodzenie zrobiliśmy dialog o Narodzeniu Pańskim, tekst bodajże z 1600. Pamiętam. Dobre to było. Robiliśmy w tym roku na podstawie tekstu księdza Kitowicza o opisu obyczajów z czasów Augusta III, czyli tutaj przełom XVII-XVIII wieku. Też akurat te wszystkie obrzędy, jakie miały miejsce w czasie Wielkanocy, oczekiwania na Wielkanoc. Mirek, o radiu moglibyśmy długo i dobrze jeszcze, ale zdecydowanie mimo wszystko większą pasją i jakby taką estymą darzysz chyba te swoje przedsięwzięcia aktorskie. Mówisz, nie powiedziałeś tego przed kamerą, ja to zacytuję, że nie do końca czujesz się spełniony, ale to dobrze, bo aktor jak jest syty, to już później nie chce mu się nic robić, a jak jest troszkę niedojedzony, to jest szansa jeszcze, że jeszcze zabłyśnie. Ale twój dorobek jest naprawdę duży. Spora, długa współpraca z wieloma scenami lubelskimi, Estrada Lubelska, ale także, bo to program Rozmowy po chełmsku, no twój ogromny związek z Teatrem Ziemi Chełmskiej, tym nowym,
Tam były epizody, były role pośrednie, były większe i znaczące. Moim zdaniem fantastyczny epizod w Głupcach z Chełma. No, dajesz się zauważać w tym, co się dzieje na chełmskiej scenie teatralnej. Tak. To nawet tak dopowiadając, uzupełniając, ja jestem wychowankiem Czesia Dopieralskiego, nieodżałowanego. Jeszcze kiedy ja zaczynałem w liceum decydować się... Przepraszam, wejdę na... Ela Dopieralska, to do ciebie. Pisaliśmy, szykuj się, będziesz w tym programie niedługo. Zapraszamy cię, Ela. Także zahaczyłem o pewien taki etap Teatru Ziemi Chełmskiej, może grając wtedy takie naprawdę, takie no, jak to się mówi w naszym żargonie, takie no, z halabardą. Stoi gdzieś z boku i całe szczęście nic nie mówi. Ja z tej perspektywy czasu uważam, że rzeczywiście całe szczęście, że się wtedy za dużo nie mówiło. Czasami się mówi, że gra drzewo. Tak, no to czasami, a czasami się mówi, że najgorzej jest, jak drzewo zdominuje resztę scen. Także no to taki, jak to można powiedzieć, podstawowy błąd reżyserski, to kiedy epizod przejmuje rolę główną w spektaklu. No ale to tak, zdarzało ci się, co? Zupełnie na boku. Mam nadzieję, że nie, a jeżeli tak, to... Przepraszam. No przepraszam. Największy kiedyś mnie spotkał zaszczyt, przyjemność i smutek, kiedy ktoś po pewnym przedstawieniu powiedział, że ono się zaczęło dopiero po wejściu. Ja powiedziałem, no to bardzo mi przykro. No ale to nie dotyczy Chełma i tak dalej. W każdym bądź razie, no rzeczywiście, to tak jak Tomasz... To jesteś taką klamą troszkę. Twój ojciec spina te dwa teatry, właśnie pomiędzy tym starym, historycznym, można by powiedzieć, Teatrem Ziemi Chełmskiej, a tym najnowszym. No tak samo ja jako takie pachole, no takim może większym pacholęciem jest Ela, którą zapraszamy, Dopieralska, która też do jednego ze spektakli była wzięta do roli takiego pacholęcia, które tam troszeczkę przeszkadzało na scenie. Żeby... A jak postrzegasz, skoro widzisz, pamiętasz tamten teatr i ten, bo wszyscy, to już nawet w tym programie padło nieraz, że zachwycamy się tym, co te dzieciaki zrobiły z tym teatrem. Dzieciaki w sensie Basia i Sławoj, bo to były dzieciaki takie nieopierzone, a wyszedł im amatorski teatr zawodowy, profesjonalny. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Bo my, widzowie, ludzie, którzy siedzą po drugiej stronie, mamy wrażenie, że on cały czas ewoluuje, że ten teatr cały czas się zmienia, cały czas idzie do przodu. Tak samo patrzysz na to, czy masz inne zdanie? Zdecydowanie podobnie. Też może między innymi z tego powodu, że gdzieś tam na stare lata zachciało się jeszcze nauki i między innymi popełniłem jakiś czas temu artykuł do rocznika chełmskiego właśnie o Teatrze Ziemi Chełmskiej, tym nowym. Czyli o tym, na ile on jest profesjonalny, na ile amatorski. To są dwa różne teatry. Mhm. Tamten był teatrem takim no, typowo osadzonym w takiej rzeczywistości, można powiedzieć, jeszcze tamtej, gdzie to było wyłącznie z pasji, wyłącznie w wolnej chwili, nie zwracając uwagę na to, na ile to jest takie upodobnione, można powiedzieć, do prawdziwego teatru. Prawdziwego teatru zawodowego. Są tacy badacze teatru, którzy uważają, że to niedobrze, kiedy teatr amatorski próbuje konkurować z teatrem profesjonalnym, bo zawsze wtedy będzie obrywał. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co moim zdaniem jest dobrą namiastką i między innymi to poruszyłem w tym artykule, że
Ten teatr w tej chwili działa na zasadach typowo profesjonalnych. Tutaj brakuje budynku, ale nie każdy zawodowy teatr ma budynek. Nie każdy zawodowy zespół ma budynek. To teraz życie teatralne w całej Polsce tak się zmieniło w stosunku do tych lat, kiedy jeszcze istniał Stary Teatr Ziemi Chełmskiej, że no, trudno było powiedzieć, że istnieją grupy aktorów zawodowych, którzy skrzykują się do określonej produkcji. Teatr jest bardziej mobilny dzisiaj. Tak. Więc w tym momencie ja myślę, że gdyby bardzo się chcieć i uprzeć, można byłoby przekształcać powolutku to w scenę zawodową. Teraz jest tylko pytanie, jak dużo potrzeba tego uporu, czy tak jak jest, nie uporu, jest dobrze. Uporu i jeszcze raz pieniędzy. Tak, upory, który kończy się na tym, że jak mamy puste konto, to możemy się upierać dalej. Upierajmy się. W każdym razie ja postrzegam obecny Teatr Ziemi Chełmskiej jako właśnie taką grupę ludzi, którzy, zwłaszcza, że dużo osób, które są zapraszane do kolejnych realizacji, to są zawodowcy. I tak było w Głupcach, tak było w przypadku reżyserii w Kolacji dla Głupca, tak, w Polowaniu na Łosia, w Mayday. Także tego pierwiastka zawodowego już w tej grupie jest dużo. Ja myślę, że to w tej chwili jakby chcieć postawić gdzieś przy jakimś typie teatru, no jest to profesjonalny zespół, no, który działa po prostu na miarę możliwości współpracy z określonym miejscem, typu w tym przypadku Dom Kultury. Mirek, mówisz o tym, że teatr ewoluuje, mówisz, że się zmienia, mówisz, że ten teatr już nie wygląda tak jak choćby w latach 90., a wiesz, co mówisz, bo cały czas jesteś blisko tego teatru. Teraz jesteś związany ze sceną Teatru Kameralnego w Lublinie, ale mówiąc jesteś związany, nie znaczy, że gracie tylko w Lublinie, bo tak jak mówisz, częściej można cię zobaczyć w Warszawie ostatnio, tak? No tak, ostatnio częściej gramy w Warszawie. Co robisz w tym teatrze? Co gracie? Scenie Buffo. Akurat Teatr Kameralny powstał z myślą o zapełnieniu tej takiej luki teatru skierowanego do młodzieży. To nie są same lektury, bo Teatr Kameralny oprócz takich spektakli jak Zemsta, gdzie mam szczęście być papkinem szalonym. Są też takie spektakle jak Szatan z siódmej klasy, coś, co nieczęsto trafia na deski sceniczne. Z różnych powodów trudno powiedzieć jakich, ale podejrzewam, że przede wszystkim dlatego, że większość reżyserów jednak ma takie ambicje robić rzeczy z najwyższej półki i ta średnia półka wtedy pustoszeje. A są też teatry, które to miejsce wypełniają i między innymi starając się ruszyć do tego widza nie najmłodszego, nie wyrafinowanego, jak w przypadku teatru dramatycznego lubelskiego, czy warszawskich, czy poznańskich i tak dalej, to staramy się tę lukę wypełnić. Mocium, panie, mówisz o tym, że papkin ci się zdarzył, ale mam wrażenie, że w galerii tych wszystkich postaci, które zagrałeś, i tych na pierwszym planie, i tych związanych z epizodami, Opus Magnum w twoim dorobku to jest ten twój Żyd z Wesela, bo to jest taka rzecz, którą sobie sam wymyśliłeś i powiedziałbym, że to taki projekt autorski. Jak to się ma? Grasz? Grywasz? Nieczęsto, ale bardzo chętnie do tego wracam. To jest rzecz, którą widziałem w wykonaniu nieżyjącego już niestety krakowskiego aktora, pana Nowaka, który grał to przez wiele lat w duecie, bo to opowiadanie Brandsztettera
właśnie w ten sposób jest napisane i ponoć jest to prawdziwe zdarzenie, gdzie ten legendarny Hirschzinger, czyli protoplasta Żyda z Wesela u Wyspiańskiego, spotkał mecenasa i zaczął mu się żalić, jak to Wyspiański całe jego życie przewrócił do góry nogami, jak to doszło do tego, że on jest samotny, chce się rozstać z żoną, załatwić prawnie te wszystkie rzeczy i tak jak mówi legenda, czy prawda o Weselu, ten mężczyzna, karczmarz, były karczmarz z Bronowic, trafił, skończył życie w przytułku z własnej woli. Nie chciał być postrzegany jako postać sceniczna, postać dramatu. Chciał być, tak jak się urodził, Hirschzingerem, tak chciał umrzeć, choćby w przytułku jako Hirschzinger. Bardzo fajna, wzruszająca, można by powiedzieć, opowieść, a jednocześnie rzecz, która pokazuje klimat młodej Polski, pokazuje pewne kulisy powstawania Wesela. Ja to też myślałem, że no może kiedyś, jak będzie na to więcej czasu, a jeszcze parę lat temu myślałem, że to jak już będę starszy, jak już rzeczywiście broda będzie siwa, także już się zaczyna, to zaczniemy to częściej grać może z myślą o młodzieży, o graniu dla młodzieży licealnej. Jak tego ci życzę. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, także... Mam nadzieję. Serdecznie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i fantastyczną rozmowę. Czego się życzę aktorowi, który jeszcze nie czuje się spełniony? To znaczy... Hamleta? Nie, to nie trzeba życzeń. Ja do końca życia będę miał w pamięci czas rozdawania nam dyplomów aktorskich, kiedy przewodniczący komisji egzaminacyjnej, którym był pan Jerzy Połomski, powiedział: panowie i panie, traktujcie to nie jako zwieńczenie jakiejś pracy, traktujcie to jako początek jakiejś drogi, więc no, droga przed nami. Do zobaczenia w drodze. Serdecznie dziękuję. Mirek Majewski był naszym gościem w Rozmowach po Chełmsku.